Cześć. W odświeżonym panelu organizacji dodaliśmy wykresy. Sprawdźmy je razem. Jak możesz zauważyć, w rubryce wspierający mamy wykres, który pokazuje przyrost wspierających w ciągu 30 dni, 12 tygodni, 12 miesięcy, a nawet 24 miesięcy. Możesz sprawdzić, czy wasze działania promocyjne, na przykład wysyłka mailowa, kampania w social mediach, czy może informacja prasowa, przyniosły efekt w postaci większej ilości wspierających. Przejdźmy do rubryki darowizny oraz sprawdźmy, co tutaj się zmieniło. Wykres, który pokazuje ilość i sumę darowizn od zakupów online w różnych perspektywach czasowych. Możesz wyłączyć na przykład liczbę darowizn, aby zobaczyć tylko darowizny według sumy i odwrotnie. W ten sposób możesz sprawdzić, jak rozwijają się darowizny od zakupów online w waszej organizacji. Poniżej widzisz statusy oraz każdą poszczególną darowiznę od zakupów online. Zupełna nowość, partnerzy, to wykres, który przedstawia, w jakich sklepach online najwięcej i najczęściej kupują wasi wspierający. Możesz zobaczyć sumę oraz liczbę darowizn od zakupów online w sklepach internetowych. To dla ciebie informacja, przy okazji jakich zakupów otrzymujecie darowizny, a jakich kategorii zakupowych tutaj brakuje. Jeśli na przykład brakuje sklepów z odzieżą, może warto zachęcić wspierających do wspierania was przy okazji zmiany garderoby. Zakładka statusy. Tutaj zobaczysz sumę oraz liczbę wszystkich darowizn od zakupów online według statusów wypłacone, potwierdzone, oczekujące czy anulowane. Wyjaśnienie statusów znajdziesz tutaj. Odpowiedzi są dostępne dla ciebie tutaj. Skorzystaj z nich, aby na wykresach słupki poszybowały w górę.